Na końcu lecimy z Dożynkowa. Teraz za chwilę z grupa. Ale to jest sprawa sprawiedliwego dzielenia z wysyczki tego pleba starców. Wincent Bożek opowie kościelne na narożenia, które są dożywane w Minnesota. Wincent Blaskowo Górne, Blaskowo Dolne przyrektował te wieńce. Jan Kręci, Nowy Wielki, Skórki, Somianka, Sumienna parcele, stare brudy, sumie, one wszystkie będą się tu pięknie parać i co te wieńce będą wracać, że konkurs się wieńcowy na to wspomnieli najważniejsze ze wszystkich grupie pańskiego stary szumie, jak mówiłem, bo nie są chleb. Z tegorocznych zbóż wypieczonym chleb, symbol polskiej chwili górne, który jest z rolnictwa po kolei związanej starościna, która idzie razem z nim Kamila Sosnowska. To zaś tak jak nasze kobiety pilnują, żeby te tradycje wiejskie nie zaginęły. A na scenę zaprosimy gospodarzy Bożiny, gospodarza Mińczyny, Andrzej Żołyński. Gospodarza w ręce, gospodarza, oddajemy ciebie. W ręce gospodarza, w ręce gospodarza, oddajemy ciebie. A chór kościelny pomagany przez Przepióreckę ośpiewuje Dożynki. Wieńce pięknie wystajane, mówiące i o tradycji, i o dniu dzisiejszym rolnictwie. Pojawiają się nie tylko korona, ale wielkie, wielkie kompozycje wspaniałe. To, co w swojej głowie potrafią wymyślić rolnicy, którzy przyrektowali w Płeźniwach te piękne wieńce, żeby iść z nimi do gospodarzy. I ten chlebuś święty polski chleb, o którym przecież mówił z nas poeta, że się płodności ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Chleb, który staje się w polskiej tradycji najważniejszy, bo przeca mówi się, bądź dobry jak chleb. Bowiem chleb z somiankowskiej ziemi jest symbolem wielkości polskiego chłopa. Jego miłości do ziemi, przywiązania do tradycji i chłopskiej rzetelności. Niech te wartości prowadzą was w waszej codziennej pracy. Niech budują zgodę i jedność w gminie Somianka. Podzielcie się z nami, drodzy gospodarze, tym chlebem z miodem. I niech zieloną ręką przez wasze ręce spłynie na nas miłość i dobroć. Życzymy wam również, drodzy goście, gospodarze, dużo zdrowia i pomyślności. Przekażcie te słowa całej waszej gminnej społeczności. Następuje teraz przekazanie tego świętego chleba z pocałowaniem od tych, co go darują, pocałowaniem i świętą formułką od tych, co przyjmują. Dziękujemy i będziemy starali się go równo dzielić.
Ogromny, dostojny, brązowy, dla wszystkich. Z krzyżem na lśniącym czole, z nowego żyta chleb nowy, by się paradził nas. Przede wszystkim chciałbym powitać naszego europosła, jednocześnie honorowego wójta gminy Sobenka, Jarosława Kalinowskiego, europosła do Parlamentu Europejskiego wraz z małżonką. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie naszą radną z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, panią Cecylię Dążała. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie pana Jacka Bachańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wyszkowskiego oraz dyrektora Funduszu Składkowego Rolników w Warszawie. Witam bardzo serdecznie pana Bogdana Pągowskiego, starostę powiatu wyszkowskiego wraz z małżonką. Bardzo mi miło, że jest wśród nas kolega, sąsiad Mieczysław Pękul, wójt gminy Brańszczyk. Witam bardzo serdecznie Zdzisława Mikołajczyka, naczelnika Wydziału Rolnictwa w Starostwie Powiatowym. Witam kolejnego sąsiada, Grzegorza Falbę, wójta gminy Zabrodzie. Przepraszam, Zatory. Zatory, przepraszam. Witam bardzo serdecznie księdza Regimiusza Stacherskiego, proboszcza parafii Popowo. Witam księdza Romana Masakowskiego. Witam radnego powiatowego Tadeusza Kuchtę. Miło gościć kolejnego radnego powiatowego, a jednocześnie kierownika placówki KRUS w Wyszkowie, Wojciecha Kozona. Witam bardzo serdecznie lekarza wojewódzkiego weterynarii, pana Edmunda Mateja. Bardzo serdecznie witam panią Dorotę Pawlak, komendant ośrodka szkolenia służby więziennej w Popowie. Bardzo serdecznie witam Roberta Żukowskiego, kierownika zakładu karnego. W okazale wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim ciężka praca i codzienna troska mieszkańców wsi. Dożynki to najpiękniejsza nasza narodowa tradycja. Obchodzono je już w XVI wieku. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. W tym miejscu chciałbym zwrócić się do tych, dzięki którym możemy dzisiaj świętować. Drodzy rolnicy, wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej. Nikt i nic tego nie przekreśli. W związku z tym, za ten wspaniały dar waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej, składam wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim waszym świętem. Z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję podziękować za wysiłek i za zaangażowanie, w jakie wkładacie, tworząc plon. Życzę wam, aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości, z nowych szans. Życzę dużo zdrowia i pomyślności wam wszystkim, waszym rodzinom i najbliższym. W imieniu całej społeczności gminy Somianka dziękuję za całoroczny trud i życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo,
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim za podjęcie trudu organizacji gminnych dożyny. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, szanowni zebrani, mieszkańcom, gościom, delegacjom za udział w tym święcie. Szczególne słowa podziękowania kieruję też do sponsorów tegorocznych dożynek. Życzę wszystkim Państwu miłego spędzenia czasu i niezapomnianych, przyjemnych wrażeń i udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja mówię, drogi Staszku, bo jest to mój przyjaciel, Staszek Jaskółka. Bardzo się ucieszyłem, że dzisiaj jest z nami wspaniały aktor, wierny ziemi, nie tylko tej, z której był zrodzony, Podhala, ale tej naszej polskiej ziemi. Dziękujemy Ci bardzo. Ale Jarku, to jest tak, że pierwsze dożynki ogólnopolskie, które były po uzyskaniu niepodległości w 10 niecałych roków, 1927 rok, kto Mościckiego witał w Espale? Witał mój krajan Józek z Białego Dunajca, podejmował i prowadził całe dożynki. Górole są w Sędy. A my Cię pytamy tu w Popowie. Pięknie witam. Szanowny Panie Wójcie, drogi nasz gospodarzu, Panie Starosto, szanowni zaproszeni goście, wszyscy uczestnicy Święta Dożynkowego Gminy Sobianka, a przede wszystkim drodzy rolnicy. Godzi się przypomnieć za poetą, że plon nie rodzi się z nagród ani kary, ale z pragnienia, woli i mądrości cierpliwego siewcy, z rąk jego ciepła, z prochów jego kości. Drodzy Państwo, takich mądrych, cierpliwych siewców, dobrych gospodarzy w naszej gminie, w całym powiecie jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. Mam na myśli naszych rolników, kiedy w ostatnich jeszcze tygodniach, przejeżdżając przez naszą gminę, nasz powiat, kiedy oglądaliśmy piękne, dorodne plantacje, widać było dobrą gospodarską rękę, pomimo że mamy tego roku znaczącą suszę. Tą gospodarską rękę widać w każdej miejscowości naszej gminy. Gospodarską rękę wójta, przewodniczącego, całej rady gminy. Widać to też w Popowie, które dzisiaj świętuje dożynki, ale w tym roku też świętuje wspaniały, nowy, odrodzony rynek, który też dzisiaj wszyscy razem możemy podziwiać i cieszyć się razem ze społecznością Popowa, że tak to wszystko nam pięknieje. Drodzy Państwo, dożynki to oczywiście święto rolników. Dosłownie dwie kwestie z tej dziedziny typowo rolniczej. Na styku Brukseli czy decyzji naszych parlamentarnych i rządowych, krajowych. Mamy nowy system dopłat. Nowy, trochę skomplikowany. Bardzo zróżnicowane będą te dopłaty, a to dlatego, żeby aktywni rolnicy, prawdziwi rolnicy, korzystając z dodatkowego wsparcia, z dodatkowych premii, czy zwierzęcych, czy za poszczególne plantacje, uprawy, mogli uzyskiwać dopłaty na poziomie nie niższym niż nasi zachodni sąsiedzi, czy Niemcy, czy Francuzi. Jeżeli do tego dołożymy drugi filar, a Polska tradycyjnie znowu ma największe środki na modernizację rolnictwa w całej Europie, jeżeli te środki doliczymy, a te środki trafiają tylko i wyłącznie do rolników, to wsparcie w Polsce rolników aktywnych jest na wyższym poziomie niż naszych zachodnich sąsiadów. Mówię to specjalnie, bo często słyszę, żeby wyrównać to wsparcie i płatności. Ja, skoro wiem, że my dzięki temu, że później przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, mamy większe wsparcie, no to niech na razie to większe wsparcie nam pozostanie, niech inni mają trochę mniej, bo kiedyś mieli więcej. Druga informacja, nowa zupełnie rzecz, nowy instrument. Od 1 stycznia przyszłego roku rolnicy będą mogli prowadzić sprzedaż bezpośrednią z własnych gospodarstw. Nie trzeba będzie się rejestrować, że prowadzi się działalność gospodarczą. Nie trzeba będzie rezygnować z KRUS-u, nie trzeba będzie się rejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nadal mając status rolnika, można będzie ze swojego gospodarstwa przetworzone również produkty, wędliny, sery, inne rzeczy sprzedawać
wprowadząc tylko uproszczoną rejestrację wielkości sprzedaży, a ta wielkość może być nawet do 150 tysięcy euro z jednego gospodarstwa, czyli do 600 tysięcy złotych. Ja wiem, że to jest wsparcie nie dla wszystkich, ale na pewno znajdzie się wielu rolników, gospodarzy, którzy będą mogli to robić, ale i nabywcy będą się cieszyć, że legalnie, formalnie będą mogli nabywać zdrową, tradycyjną, wiejską żywność prosto z gospodarstwa. Drodzy Państwo, pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszych dożynek, wszystkich rolników. Rok trudny, czasy trudne, bo i embargo rosyjskie, bo i afrykański pomór świń, ta susza, która jest, ale niejednokrotnie już były trudne rzeczy, potrafiliśmy sobie z nimi radzić. Jestem przekonany, że teraz będzie podobnie. Poradzimy sobie z przeciwnościami, jak to często się mówi. Panie Boże, chroni nas od fałszywych przyjaciół, a z różnymi przeciwnościami poradzimy sobie sami. Szczęść Boże wszystkim, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrowienia na ręce gospodarza gminy. Dziękujemy bardzo.